Witaj, pewnie nieraz zastanawiałeś się, w jaki sposób popularni youtuberzy doszli do tego, do czego doszli, do miliona subskrybentów, do 2 milionów subskrybentów, do 3, 4, 5, nawet do prawie 100 milionów subskrybentów. W tym programie odpowiemy, jak to właśnie się wydarzyło. Let's take each other on. Oto historia, która zaczęła się jak... Oto historia, która zaczęła się jak wiele innych historii na YouTubie. Oto historia. Na początku było słowo, a dopiero potem YouTube. Oto historia. Oto historia pewnego YouTubera, który zaczynał tak jak wielu innych, ale od wielu innych dzisiaj dzieli go ponad 1 milion subskrybentów. Pam, 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 pam! Istnieje na YouTubie ponad 11 lat. Pierwszy film zaplodował 29 kwietnia. Pierwszy odcinek taki sobie, drugi odcinek już dosyć fajnie tak z pytą ruszył do przodu, więc coś z tego będzie. No? Co? Karton. Jaki karton? Kartonu potrzebny. O, teraz nie szukaj tu kartonów, ja nie mam takich, wiesz, dla ciebie. Ja sam będę potrzebował. Okay. Zaczynał od recenzowania gier i wszedł na YouTube'a po to, żeby wypromować swoją książkę. Moja robota jest już skończona na zasadzie stworzenia tej treści oczywiście i jesteśmy już bardzo blisko premiery, więc najwyższy czas troszkę może intensywniej zacząć Wam o niej opowiadać. I przeczytajcie Wybuchające beczki, zrozumieć gry wideo, jeśli chcecie znać się na grach. Wiadomo już, o kim mowa? Już wiesz, o kim mowa? Czy już wiesz? O kim mowa? Krzysztof Gonciarz. Krzysztof Gonciarz. Dzisiaj możemy go oficjalnie uznać za YouTube dinozaura? Dinozaura YouTube'a. W owym czasie Krzysztof bardzo był zżyty z grami. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat Wiedźmina 2 i premiery Wiedźmina 2. Convention Center z Los Angeles, więc tutaj karty zostaną rozdane na najbliższy rok w świecie elektronicznej rozrywki. Prowadził nawet konferencję o tym, jak tworzyć zwiastuny do gier. Młodzi deweloperzy często robią bardzo słabe zwiastuny, a warto by było się zainteresować tym, jak można by czynić je lepszymi. Yeah. I było super. Ogólnie w ogóle ekstra. Dobrze się rozkręcał, ponieważ już 25 lipca miał 5000 subskrybentów. Cześć, cześć YouTubie, słuchajcie. Dzisiaj na szybko chciałem kilka rzeczy przelecieć, ale nie mam za bardzo czasu, więc tylko w kilku słowach. Przede wszystkim stuknęło mi dzisiaj 5000 subskrybentów i bardzo za to dziękuję. A wtedy zdarzyło się to. Pomysł, który zaprezentowałem Wam wczoraj, że będę komentować Wasze komentarze, się Wam spodobał, więc teraz to zrobię. Internauci komentowali nachalnie jego filmy, a on się odgryzał, komentując komentarze w swoich filmach. Lubię okładać Pokémony. Dubczas 8. Wow. No nie wiem, jak to skomentować. A już 24 sierpnia mamy 10 tysięcy subskrybentów. Bum, bum, pf, bum, pf. Pom, pom, pf, pom, 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 pf. Wow. Od teraz na kanale Krzysztofa idą dwie symultaniczne serie. Batchlock. Z
Strasznie dużo się ostatnio mówi o no-life'owaniu. Nie wam polecam zespół Dirków. W każdym razie o festiwal bardzo na plus. Chciałem wam opowiedzieć kilka słów o grze pod tytułem Trauma. Żadna diwa nie chce typa z wąsem jak mysia pipa. To jest komentarz do mojego zarostu, który zawsze kiedy mi wyrośnie i zapomnę się ogolić przed nagraniem, dominuje ogólnie komentarze pod filmem. I ja to oczywiście rozumiem, ponieważ nie lubię nosić wąsów. Raz w życiu zapuściłem wąsy specjalnie dla Adama Małysza. Nie słuchaj ich, zapuść wąsa na Hogana. Tej gry nie da się kupić w Polsce, żaden dystrybutor nie wziął jej pod swoje skrzydła, ale na szczęście Allegro jest bardziej niezawodne. I zapytaj beczkę. Czemu twoje włosy są w wiecznym nieładzie? WTF. To przez ten konflikt, w który popadłem z pewnym gangiem fryzjerów. To była naprawdę groźna banda fryzjerów. Fryzjerzy sami w sobie są dosyć przerażający, ale ci kolesie? Wow. Od tego czasu regularnie mi grożą, że mnie ostrzygą jak nie... Cześć, witam was serdecznie w Zapytaj Beczkę, programie, który udowadnia, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie. Program już teraz w internecie komentowany jest jako... Zaczynajmy! Witam w Zapytaj Beczkę, programie, w którym wspólnymi siłami dowiadujemy się, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie. Miliony internautów są zgodne. Niechaj rozpocznie się program. 100 tysięcy internautów zobaczyło poprzedni odcinek i wyraziło jednogłośną opinię. Zaczynajmy! Dlaczego Facebook nazywa się Facebook? Czy nie mógłby nazywać się inaczej? Jakby nazywał się inaczej, to nie byłby już Facebookiem. Prawda? Dzikie tysiące internautów zobaczyły poprzedni odcinek i były zgodne. Zaczynajmy. Czy można polizać język? Problemy sercowe. W problemach sercowych mogę młodszym widzom poradzić tylko jedno. Jeśli jesteście młodzi i coś wam się wydaje, to jest dokładnie odwrotnie! Miliony internautów zobaczyły poprzedni odcinek i wyraziły jednogłośną opinię. Dlaczego myjemy pomarańcze, jak i tak je obieramy? Na to pytanie odpowie mój nowy asystent. Pan Kurczak, internet. Internet, pan Kurczak. Posłuchajmy. Dlaczego ludzie myją najpierw banana, skoro potem i tak go obierają ze skórki? Krzychu, powiedz mi, lubisz placki? W życiu każdego mężczyzny nadchodzi taki moment, że trzeba powiedzieć... Lubię placki. I wszyscy razem! Lubię placki. Kilka odcinków zrobił, rok nie minął, a on do Korei poleciał. A teraz jestem na wakacjach i jestem w Korei Południowej, w Seulu. Właśnie teraz wylądowaliśmy w Seulu na lotnisku. Najciekawsza chyba rzecz dla wszystkich graczy. Słuchajcie, patrzcie co leci w tym momencie w telewizji. StarCraft. I po prostu używamy jej podchodząc do takiej oto bramki. Sushi barach na Dalekim Wschodzie raz, że jest dużo, dużo więcej rodzajów sushi i ryb ogólnie niż u nas, a dwa, że tutaj jest dużo taniej. Drewniane pałeczki, ponieważ są one bardziej sprężyste od metalowych. Bestia. Okej. Okay. Prawie bez smaku. A ruszać trzeba to. Nie, szybko przestało. Ten pomysł był na tyle prosty i na tyle świetny, że już kilka miesięcy później, bo w grudniu, nie zmieścił się na tym samym kanale co Krzysztof Gonciarz, a być może po prostu chciał... Krzychu, dlaczego od teraz Zapytaj Beczkę będzie na kompletnie nowym kanale? Żeby twój stary mógł chwytać się gałęzi nogą. Co? I nazywała się żoną taty Muminka. Krzysiu. Przełączenie się na ten stary layout, żebyście mogli sobie wszystko grać na wideo!
Program, który udowadnia, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie. Krzysiu, czy ty też będziesz grał w grę? Jeśli tak, to jaką? Ha, po prostu uwielbiam tego kolesia i zastanówmy się, dlaczego należy go szanować i nie śmiejmy się z niego, że ale on jest nerdem. Otóż on wcale nie jest większym nerdem niż wy, moi drodzy. Ale docencie, jak on cudownie zdisował tą laskę, która przeprowadzała z nim ten wywiad. Co pan będzie robił w Sylwestra? Będę grał w grę. A jaką? Jakie ty możesz znać tytuły, głupia kobieta? Przecież ci nie powiem Star Wars The Old Republic albo coś nowego. Powiem ci coś, co zrozumiesz i co będziesz kojarzyć, żebyś się ode mnie odczepiła. Tomb Raider. Like a boss. Udowodnij, że zapytaj beczkę, nagrywasz bez spodni. Okej. Krzysiu, dlaczego w tym odcinku miliony internautów nie były zgodne? Miliony internautów kiedyś bywały zgodne, ale potem strzała w kolano. Teraz mamy dwa kanały do śledzenia. Zapytaj Beczkę, która cieszy się ogromną popularnością, i recenzje gier Krzysztofa, które się aż taką popularnością nie cieszą. W ogóle się nie cieszą popularnością. Tak właśnie Kraków protestuje przeciwko podpisaniu traktatu ACTA. Maus to naprawdę bardzo niezwykły i bardzo historycznie istotny komiks. Jest to pierwszy i jedyny dotąd komiks, który zdobył Nagrodę Pulitzera i przy okazji komiks, który zawsze w zasadzie znajduje się w zestawieniach najbardziej istotnych komiksów w historii. Charakterystyczne czerwone tramwaje oznaczać mogą tylko jedno. Jesteśmy w San Francisco w Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i możecie się u nas spodziewać serii podróżniczej, takiej podobnej jak zrobiliśmy w Korei. W odpowiedzi Krzysztof robi film o Piłsudskim. Józef Piłsudski był tak twardy, że przyjmował na klatę pociski z bazuki i najazdy bolszewików. Samodzielnie zatrzymał inwazję mamutów-mutantów na Azję i Australię. Mamutów-mutantów. Hurra! Nosił wąsy jak cholerny Solid Snake. Kto? Solid Snake! Hurra! Po godzinach jadł kamienie. Jadł kamienie. Jadł kamienie. To były kamienie z nosa Sfinksa. On zjadł nos Sfinksa. Hurra! Z samych wysranych przez niego kamieni usypano zasrany kopiec Kościuszki. Jego ukochany koń nazywał się kurwa Terminator. I strzelał z dupy laserami. Okej, dobra, mamy Piłsudskiego, który podpompował trochę ten kanał. Natomiast co tu innego patrzeć? Bekon? I myślę, że wiele osób by przerosły swoją skalą mocy i kaloryczności. W toście? Jest tego tyle, że kanapkę muszą trzymać wykałaczki na miejscu, aby się nie przewróciły. Już właściwie to się zgubiłem. O czym jest ten kanał? Dwie sytuacje, które sprowokowały mnie do myślenia na ten sam temat. Mianowicie na temat nauki języków i przede wszystkim nauki języka angielskiego. Dzisiaj wam powiem przepis na dietę cud, która mnie zawsze pomaga. Po pierwsze zacząć się ruszać, po drugie mniej wpierdalać. Weź sobie nowy mikrofon i myślisz, że od razu będziesz brzmieć jak radiowiec? Mylisz się, ponieważ korzystania z mikrofonu naprawdę trzeba się nauczyć. W każdym razie powiedzmy, że chcesz robić coś w internecie. Ludzie będą cię krytykować na każdym kroku. Każdego dnia usłyszysz, że się w ogóle do tego nie nadajesz. Ja to robię od 5 lat, kręcę filmiki. Każdego dnia ktoś mi mówi, że powinienem dać sobie spokój i w ogóle, że to jest beznadziejne i nie nadaje się do tego i tak dalej. No i właśnie jak zastanowicie się nad osobami, które w internecie osiągają jakiś rodzaj sukcesu, to one po prostu sobie nic z tego nie robią. Nie boją się tych porażek codziennych. Nie boją się tego, że przegrywają z samym sobą też, ponieważ publikacja treści w internecie to też walka z samym sobą, walka o systematyczność, o to, żeby mieć siły, żeby mieć regularnie pomysły, żeby cały czas coś się działo, prawda? No właśnie. Poza wtopą TVP i Grażyną Żarko, na kanale Krzysztof Gonciarz wieje nudą. Wypuszczają i robią coś strasznie głupiego. Chodzi mi oczywiście o materiał TVP z Europejskiego Festiwalu Gier Digital Dragons. Jesteśmy świadkami naprawdę ważnego wydarzenia w historii polskiego internetu i w historii rozwoju świadomości polskich internautów i być może jakiegoś dojrzewania polskich internautów. Mówię oczywiście o coming outcie Grażyny Żarko. Oczywiście nie ujmując, życie Krzyśka jest fascynujące. Pisałem książkę o tym, że pisałem ją w Wordzie na przykład. Jesteśmy w Lizbonie, stolicy Portugalii, czyli kraju, który kiedyś był mega bogatym mocarstwem, któremu podlegała spora część znanego świata, a dzisiaj Portugalia to kraj nieco zdołowanych ludzi, świetnej kuchni i niezmiennie ciepłego klimatu. Koleś se pojechał do Lizbony właśnie, nagrywał webshows. Ekstra! Ale
YouTube wieje pustką! Tego samego nie możemy powiedzieć o Zapytaj Beczkę, ponieważ nie ma głupich pytań, są tylko durne filmiki w internecie. Czyli programie udowadnia, że w internecie nie ma głupich polityków, tylko są głupie filmiki. Czy jakoś tak. Po prawie tygodniu aktywności społecznej postanowiłem odejść z polityki i wrócić do robienia głupot. Głupot, które często okazują się mieć więcej sensu niż to, co robią politycy. O tak, kochani, jak już raz weszliście na radar internetu, to już zawsze będziemy na was patrzeć. Pytaj Beczkę. Czyli programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań. Tylko są głupie filmiki. Zaczynajmy! Zaczynajmy! Planujesz coś specjalnego na 20 odcinek Zapytaj Beczkę? Nie! Krzychu, ale zaraz będziesz miał 50 tysięcy widzów! Naprawdę nie planujesz niczego specjalnego? Nie. To może chociaż zaprosisz kogoś znanego, na przykład Rocka, Roya albo Jaya? Filmiki w internecie są jak piłka nożna, tutaj nazwiska nie grają, więc nie, po co? Krzysiu, wiesz co jest stolicą Tadżykistanu? Nie. Stary, naprawdę jesteś aż tak leniwy, żeby nic nie zorganizować? Patrzcie, obchody 20 odcinka, Zapytaj Beczkę! No, czak testa. To co, tak po prostu nic nie zrobisz? Kompletnie nic? Tak, dokładnie tak. A wiecie dlaczego? Witam. Ja nie zamierzam pojawić się w tym filmie, ponieważ w tym kraju tylko ja mam prawo robić śmieszne filmiki. Zapytaj Beczkę, zobaczymy się w sądzie. Buja! Poza tym śmierdzą mi stopy i jestem głupi. Jeżeli tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to tak, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie, tak to tak, a nie to tak, a tak to nie, a nie to nie. Ty, chory człowieku! Krzysiu, jeśli gram w grę, to czy sram w srakę? To jest możliwe tylko na konsolach przenośnych. Krzysiu, czy jeśli zadam ci normalne pytanie, to ty zrobisz z niego jakąś głupotę? Moi drodzy, ja nie zamieniam waszych pytań w głupoty. Ja jestem tylko zwierciadłem, w którym możecie się przejrzeć i zobaczyć, co tak naprawdę w was siedzi. Powiem, witam was do Beczkę! Kulki 86 694 internautów zobaczyło poprzedni odcinek i wyraziło jednogłośną opinię. Zaczynamy Zapytaj Beczkę, odcinek 29, to znaczy, że w przyszłym tygodniu będzie odcinek numer 500. Miliard internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. Co? To była jednogłośna opinia? W internecie jest gorzej niż myślałem. Zaczynajmy odcinek z podwójną dawką brykietów. Ja też umiem zagrać na gitarze! No dobra, obiecałem mu. Na pewno wszyscy to znacie! Czy od masturbacji oślepnę? Nie, co najwyżej możesz mieć wadę wzroku. Do końca 2012 roku Krzysztof na kanał Zapytaj Beczkę wrzucił 44 filmy, które cieszą się ogromną popularnością. To prawie film tygodniowo. I wydaje mi się, że to właśnie ten kanał napędza popularność Krzysztofowi. Cześć, jak się macie? My dalej jesteśmy w Portugalii, już powoli wyjeżdżamy i powoli nasze wakacje się kończą, ale jeszcze mamy dużo nagranych rzeczy i zobaczycie je po naszym powrocie, bo już nie chce mi się ich montować po prostu. Za dużo roboty, a to są mimo wszystko wakacje. Mamy początek 2013 roku, trochę wieje nudą, więc w odpowiedzi Krzysztof wyłącza internet. Postanowiłem zrobić eksperyment na ludziach, czyli na sobie, i pozbawić się dostępu do internetu na cały miesiąc. Jestem po jakichś już 18 godzinach bez internetu, więc akcja trwa. Nie wiem, chyba z 500 razy chwyciłem za telefon, odkąd wyłączyłem cały internet. Cały dzień mam dzisiaj zasadniczo zły humor i sam w sumie nie wiem, na ile to ma coś wspólnego z całą tą akcją, czy jakimś takim zmęczeniem, które wynika z odcięcia od informacji i od świata. Coś mi dzisiaj po prostu nie gra w powietrzu. I zauważyłem taką ciekawą rzecz, że jak nie masz dostępu do internetu, to bardziej czujesz, że jesteś sam. Znaczy tak, nie mam na myśli sam w sensie jakiejś tam poczucia samotności czy coś, tylko że faktycznie czujesz, że jesteś sam, ponieważ nie jesteś podłączony do żadnej huczącej sieci, w której wszyscy twoi znajomi są na wyciągnięcie ręki, nie? Gry,
Kurs montażu Adobe. Importujemy sobie plik. Importujemy pliki do projektu klikając dwa razy na ten obszar. Wtedy otwiera nam się normalnie okno tam czy Explorera, czy Findera, w zależności od systemu operacyjnego. Poza tym gry. Cześć. Cześć, co robisz? Nagrywam się. Się wypachniłeś do tego nagrywania? No, spocony jestem cały, wiesz, to jest bardzo gorąco. Nie, wypachniłeś się tuś. No, psiknąłem sobie pod pachy, bo jestem spocony, ale no, też wcześniej. Gdzie jest karton, Mati, ten, co był w pokoju na Józia? Ciuchy. No jak? Stam tu karton, kto wie, gdzie on jest w tej chwili? Londyn. Paryż, Amsterdam, Barcelona, Rzym, Nowy Jork, Montreal, Brooklyn, Olsztyn. Jesteśmy w Londynie w ramach akcji Orange Travel. Paryż, miasto miłości, jedzenia i śmierdzącego metra. Zalegizować marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu właśnie? A dlaczego? Dlaczego? Trzecie miasto w misji Orange Travel to Amsterdam. Czwarte miasto misji Orange Travel to Barcelona, czyli stolica Katalonii. Rzym. Wieczne miasto to ostatni przystanek misji Orange Travel. Ale mimo mimo ciekawego życia Krzysztofa, kanał wieje nudą. Jestem właśnie w Nowym Jorku, w MoMA, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej. Za mną jest wielki obraz Jacksona Pollocka. Tutaj jest Mark Rowko. No i właśnie tak sobie spędzam czas. Cześć, siema, jestem właśnie w Montrealu, w Kanadzie, w Quebecu. I może to jest głupi pomysł wyjechać z Nowego Jorku po to, żeby pojechać do Kanady. Ale cóż. No i cześć. Jak macie ochotę na odrobinę GTA w realu, to zapraszam Was na krótką przechadzkę ulicą Brooklynu. To jest ulica Kingston Avenue, przed którą przechodzi jedna z głównych linii metra. Spędziłem sobie ostatnio bardzo przyjemny weekend w Olsztynie i chciałem Wam o nim troszkę opowiedzieć. I wyświetlenia też nie powalają, więc w odpowiedzi Krzysztof wyłączył prąd. Na dzień. Pierwszy raz wyłączam ten komputer od paru miesięcy, bo tak. Trzeba odsłonić zasłony. W tym pomieszczeniu nie odsłaniałem zasłon też od paru tygodni. 2014. Zaczniemy omawiać serię podróżniczą w Tokio. Chciałbym skupić się na jednym kluczowym aspekcie działalności Krzysztofa Gonciarza, ponieważ zaczynał jak wielu, wrzucał po prostu filmiki na YouTube'a. Jednak to, co go wyróżnia spośród wielu YouTuberów, to, co do tej pory zrobił Gonciarz na YouTubie, oprócz Zapytaj Beczkę, która jest fenomenalna dla wszystkich internautów, kurs języka, kurs montażu, gry, recenzje gier, wydarzenia, podróże, jedzenie, lifestyle, było tego dużo, działo się i większość z tych rzeczy kompletnie nie zadziałała. Powiedz mi, po jakim razie dałbyś sobie spokój? Większość osób, które znam, zaczyna jedną serię, kiedy ona nie wypala, odpadają. Jest trochę mniej osób, która po pierwszym nie wypale, zaczyna drugą serię. Niewielu z nich, którzy jeszcze zostają, zaczynają trzecią serię filmów na inny temat. Ile takich serii umiałbyś ty zacząć, robiąc po kilka filmów w każdej z tych serii? Ile razy dałbyś sobie szansę? Ja zacząłem tylko raz, a już słyszałem dookoła, że może to nie to, może nie tędy droga, może inaczej. Krzysztof Gonciarz zrobił to co najmniej 7 razy, zanim trafił do Tokio. Z pewnego czasu zapowiadałem, że będę miał dla was fajną niespodziankę na YouTubie. To jest właśnie ta niespodzianka. Właśnie na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań na świecie. Jest to skrzyżowanie w Shibui w Tokio, ponieważ właśnie jesteśmy w Tokio
w Japonii. No cześć, my dalej jesteśmy w Japonii, robimy sobie dzisiaj taki wolniejszy, spokojniejszy dzień i pokażemy Wam jedno z najlepszych dobrodziejstw w Tokio, czyli automaty z napojami. Podróże po Tokio tylko na chwilę są ubarwiane na kanale Krzysztofa Bojtokiem, który mimo zacnego pomysłu niestety nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Przejdźmy do Bojtoku. Dzisiaj mamy dwoje fajnych gości. Zaczniemy sobie od gry Vanishing of Ethan Carter, o której opowie nam jej twórca Adrian Chmielarz. A teraz nie ukrywajmy, Gonciarz, wyjazd do Tokio to najlepsza rzecz, którą zrobiłeś dla twojego kanału YouTube. W Tokio codziennością jest jeżdżenie metrem. Idę teraz doładować kartę. Ładować, to wsadzamy kasę i tą kartę. Żadnej filozofii w tym wielkiej nie ma, działa to bardzo szybko i sprawnie. Ta karta pełni po prostu rolę biletu, nie dostajemy tu żadnych zniżek, ale ona jest bardzo przydatna, bo jest zbliżeniowa, więc można ją sobie schować do portfela. Teraz jedziemy do Osaki i pojedziemy super szybką linią japońskich kolei, czyli Shinkansenem. A pieseł sprzedający papierosy sięka na torcie. Pierwszy film, który przebił milion widzów. Znajduje się właśnie na przedmieściach Tokio, w okolicy, która nazywa się Musashi Koganai. W miejscu, które okazało się wirusowo popularne w internecie kilka dni temu za sprawą tego oto pieseła, który sprzedaje papierosy i smakołyki w takiej oto budce z papierosami i smakołykami. Wydawałoby się, że to podróże są świetnym nośnikiem wyświetleń dla kanału Krzysztof Gonciarz. Jednak podróż na Spitsbergen nie przyniosła aż tak fenomenalnych rezultatów jak Tokio. Jest to wyspa Spitsbergen, należąca do archipelagu Svalbard, na daleką północ od Europy. Jest to formalnie rzecz biorąc już wyprawa polarna, to w czym biorę udział. To wejście tu? Chcesz było... Jeszcze Chicago jako tako goni. Od tu chyba z tytułem trafiliśmy. Cześć, jestem właśnie w Chicago, nazywanym wiecznym miastem, nazywanym Chi-Town oraz złośliwie trochę nazywanym przez Nowojorczyków drugim miastem. Pokażę Wam teraz top 10 fajnych rzeczy, które można zrobić podczas pobytu w tym mieście. Wspólnie z serwisem Dajemy Radę teraz zapraszam Was. Top 10 fajnych rzeczy do zrobienia w Chicago. A jeśli coś już działa, to po co to naprawiać? Wracamy do Tokio! Dzień dobry, jest właśnie wieczór w Tokio na Shibui, na bardzo ruchliwej dzielnicy rozrywkowej. Spróbujemy dzisiaj zagadać do przechodniów, zadając im trochę przygotowanych przez nas pytań na temat Polski. Dowiemy się, co Japończycy wiedzą o Polsce. I rozbijamy kolejny bank sondą uliczną. Polando. Europa. A ponieważ nie da się zrobić wszystkiego naraz, zobaczmy co działo się na Zapytaj Beczkę. Kim ja jestem? Cześć, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie w 76. Zapytaj Beczkę. To znaczy, że mamy za sobą aż 75 odcinków, w których ja nie uczestniczyłam. Nie ma dzisiaj Gonciarza, wszyscy zazdrościmy mu dobrego jedzenia w Japonii. Może mnie też wyślecie do Vegas na przykład. Sugeruję, żeby wysłać mnie do Vegas. Tak! To niestety dzisiaj ja będę prowadzić Zapytaj Beczkę, czyli program, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie filmiki. I wiem, nad czym się zastanawiacie i tak, mam na sobie spodnie. Miau! Tylko ja zobaczyłem poprzedni odcinek Zapytaj Beczkę i wyraziłem jednogłośną opinię. Nie pisałem komentarza, po prostu powiedziałem, że fajne. Dzień dobry. No! Witam Was bardzo serdecznie w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań. Tylko są same głupie filmiki. Ale przecież ten program jest zaprzeczeniem tej tezy. Jeden wyjątkowy człowiek zobaczył poprzedni odcinek,
i wyraził jednogłośną opinię. Nie ma co czekać, zaczynamy. Krzysiu, jak się czujesz z tym, że Dem zrobił najlepszą beczkę? No właśnie, Krzysiu do mnie dzwonił i powiedział, że troszeczkę po ostatnim odcinku czuje się niedowartościowany, więc prosił mnie, bym ten odcinek delikatnie mówiąc zjebał. Posłuchaj, konio jebco, rozerwę cię na strzępy, jeżeli w nowym Zapytaj Beczkę nie będzie człowieka wargi z dupy. Rozumiesz? Z dupy? Tak, kurwa, z dupy, cipo. Problem? Krzyś już nigdy nie wróci z Japonii. Jestem ja na tle chujowego prześcieradła i od razu uprzedzę was, sam się zhejtuję! Kanał z dupy? Co to kurwa ma być? Gdzie jest król Dem 3000? Wolałem nawet lisie piekła. Krzyś powiedział mi, że nie muszę się z niczym hamować. Nie musisz się z niczym hamować. Ale tak serio, Krzysiu. Nie musisz się z niczym hamować. Ale tak serio, serio? Nie musisz się z niczym hamować. Okej. Okay. Tosti! Nikt nie zobaczył poprzedniego odcinka, ale i tak internauci zalali falą hejtów Martina, wygłaszając jednogłośną opinię. Wszyscy za to narzekają na to, że dzisiaj piekło nie pokazało gącia cysków. Dlatego będę pierwszą osobą w Zapytaj Beczkę, która pokaże chuja. I nie, ja nie mam spodni. Srał! Lubisz masło? Pewnie. Tak? To super. Ja też. Miłego dnia. Miłego dnia. Jak panie myślą, czy spanie z pluszakiem do 18 roku życia to jest normalne, czy nie? A czego by nie? Masz koteczka kochana, słodziutka. Niektórzy to bardzo długo, nawet bardzo przez długo. Całe życie. No to wszyscy razem. Bam, 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 bam. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie filmiki. Poprzednie odcinki prowadzone przez inne osoby zobaczyło dużo więcej osób niż kiedy ja je prowadzę, więc dzięki za wsparcie. No ale przynajmniej opinia internautów była jednogłośna. Czy wszyscy są gotowi? Zatem otwieram nasz program i już. Dziękuję, to już wszystko, co... Dzięki, to już wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dzięki, to... Teraz mam bardzo ważną prośbę do ciebie. Na dole masz możliwość wpisania komentarza. Chciałbym, abyś podzielił się twoimi wrażeniami, czy te treści są interesujące, co warto by poprawić. Ponieważ jest to pierwszy odcinek z tej serii, chciałbym usłyszeć twój feedback w internecie, co jeszcze chciałbyś zobaczyć lub kogo chciałbyś, abyśmy wzięli wspólnie na tapetę lub kogo chciałbyś zobaczyć lub czyją historię sukcesu chciałbyś zobaczyć. Twój komentarz jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ wspólnymi siłami możemy tworzyć ten program jeszcze lepiej. Jak możemy zobaczyć na przykładzie Krzysztofa Gonciarza, zadziałał tu wypracowany przypadek. Ponieważ to nie seria podróżnicza, to nie lifestyle, to nie jedzenie, to nie montaż programów, tylko styl życia w Tokio, w Japonii, wpłynął bardzo mocno na życie kanału Krzysztofa Gonciarza. Jeśli chcesz zobaczyć drugą część dotyczącą Krzysztofa Gonciarza, koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu, ponieważ im więcej będzie takich właśnie zapytań o drugą część, tym szybciej ona powstanie. Pozostała tylko jeszcze jedna kwestia niewyjaśniona. Kartony. Sprawa kartonów wygląda następująco. Jesteśmy już po przeprowadzce. To, co udało się do kartonów zapakować, to zostało zapakowane i przewiezione. To, co do kartonów się nie zmieściło, zostało porzucone. Mam nadzieję, że kiedy będziemy potrzebowali kartonów następnym razem, będę mógł na was liczyć w internecie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Madbox Studio, Mateusz Konopacki.